Sztandarowy cześć. Myślę, jakie niespodzianki dziś spotkają naszą klasę. Bo nas spotkają czasem. Może pani zamknie dziennik i zawoła, że przyjemniej czas spędzimy na spacerze, więc na spacer nas zabierze. Niespodzianki szkolne, niespodzianki wylatują z plecaków jak z procy. Szybko pędzą dzieciom na zwierzaka i będziemy sobie gdakać, szczekać, miauczyć, pohukiwać. A to bardzo uszczęśliwia! Nie wiadomo, co się zdarzy, czy się spełni którejś z marzeń. Niespodzianka wszak się liczy, gdy ją trzymasz w tajemnicy. Niespodzianki, szkolne niespodzianki wylatują z plecaków jak z procy. Szybko pędzą dzieciom naprzeciw i sobie zaskoczyć. Niespodzianki, szkolne niespodzianki, wciąż się będą ich żarty trzymały. Czasem siedzą cicho jak myszki, czekają. Niespodzianki, szkolne niespodzianki wylatują z plecaków jak z procy. Szybko pędzą dzieciom naprzeciw. Zwierzaka i będziemy sobie gdakać, szczekać, miauczyć, pohukiwać. A to bardzo uszczęśliwia! Pragnę rodziców tutaj siedzących, naszą dyrekcję, nauczycieli, niech wszystkim nastrój nasz się udzieli. Chcemy tu zrobić dziś pasowanie naszych pierwszaków, więc drogie panie, drodzy panowie, wszystko gotowe. Wybijcie brawo, ja zaraz schodzę, bo jeszcze okrzyk mam taki. Uwaga wszyscy! Już żegnamy przedszkole i kłaniamy się szkole. Nową drogą idziemy odważnie, ptak radośnie nam śpiewa i kołyszą się drzewa, wyglądamy już teraz poważnie. Te literki złożyć trzeba, to jest trudna sztuka, lecz ciekawą rzeczą jest ta nasza nauka. Nie płacz, misiu, głowa w górę,
raz dwa chustką otrzyj łezki, pozamoczysz futro burę i fartuszek swój niebieski. Dzisiaj czasu mam niewiele, popiszę w zeszycie, lecz wrzekam, że w niedzielę wynagrodzę cię słowicie. Czarną kredką po papierze będę w łapce twojej wodził. Wtedy sami przyznasz szczerze, że nauka to rzecz miła. A gdy poznasz już literki, laski, kółka, zakrętasy, możesz rubec i śpiew wielki, w teczce wezmę cię do klasy. Drepcząc po żółtych dywanach liści, idą do szkoły pierwszoklasiści. Każdy z nas dźwiga tornistę spory, a w tym torniście książki przybory. Już nikt przedszkolak na nas nie powie, bo przecież jesteśmy do uczniów. Dzisiaj rano wcześniej wstałem, by zdążyć do szkoły. Już z daleka usłyszałem szum i gwar wesoły. Usiadłyśmy razem z Kasią na małych krzesełkach, rozglądamy się po klasie, jaka piękna wielka. Jest tablica kwiatów ząbek i regał z książkami. Gdy tu zawsze był porządek, zadbamy już sami. Mamy elementarz nowy, w nim jak ziarenek maków, pod obrazkiem kolorowym czarnych pełno znaków. Ten ma brzuszek, ten laseczkę, inny mały haczyk. Trzeba szybko się dowiedzieć, co to wszystko znaczy. M jak mama pięknie brzmi, D jak dym umyka, F jak fiołek pachnie nam, O jak osa bzyka. Te literki złożyć trzeba, to jest trudna sztuka, lecz ciekawą rzeczą jest ta nasza nauka. Teraz dużo liczyć się uczymy, to rzeczy ciekawe, są dwa miesiące skakanki, razem pięć zabawy. Jeden słoń jest, dwa niedźwiedzie, cztery małe. Duży to jest jeden, kotów aż dwie pary. Kotów więcej jest niż słoni, to nie żadne szary. Jeden, dwa i trzy i cztery. I tak do dziesięciu. Dodajemy, rachujemy, liczymy w pamięci. Duma nas przy tym wielka rozpiera. Zapominając gęby wszelakie, trzeba pamiętać, że raz tylko w życiu staje się 100% pierwszakiem. I poprosimy, żeby jeszcze...